Hej, cześć, witajcie moi to drodzy. On. Kurde, nie ma innej broni? No chodź tu. Gotowy. Robi się! Robi się! Gotowy. Ja pierdu. Ja pierdzielę, co to miało być w ogóle? Dobra, wczytujemy grę jeszcze raz. Kurde. Kurde. Jak to możliwe? To on. Robi się. Nie mam innej broni, kurde. Kurde, nie mam. Ja pierdu. Szlak by mnie trafił teraz, kurde. Muszę się tu nauczyć jeszcze walczyć, a jeszcze nie mam kurde broni zbytnio. Halo, co to ma być? Ja pierdzielę. Gdzie tu w ogóle mi pokazuje? Czekajcie. Dobra. To on. Ognia! Kurde, naprawdę przegranie. Gotowy. Gotowy. Dobra, gdzie ty jesteś? Kajda. Wstawaj, panie. Kurde. Jeszcze mnie tu zaatakowali dziady jedne. Co za... Nie, ta broń jest do... Dobra, mamy ten chyba Norę chory. Gdzie on jest? Odwal się, Rex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Rex. Koniec zabawy. Wypierdalaj! O nie, to dopiero początek. Z drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Dobra, gdzie ty jesteś? Oj! Nie teraz oglądam występ. Jest. Wojsko przymierza. Wiesz, mogłem zostać żołnierzem. Zamiast tego wstąpiłem do tej cholernej ochrony Cytadeli. Największy błąd mojego życia. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC. Ma na imię Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno.
czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? A co masz na myśli? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Mówiłeś, że wszystko zostało zatuszowane. Jak się o tym dowiedziałeś? Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Mieszkańcy stacji uwielbiają gadać. Sekrety są jak syfy na mordzie. Wszyscy jakieś mieli. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus? Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Spadam stąd. Dobra. Dzięki. Pozwól mi pić w spokoju. Dobrze. To proszę. Pokoje na zapleczu są zarezerwowane dla Pięści i jego przyjaciół. Do widzenia. Życzę miłej zabawy. Dobrze wiedzieć. Dobra, spadamy z tego miejsca, bo to jakieś takie dziwne miejsce w ogóle. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Harkin to ćwok. Pewnie chce nam tylko namieszać w głowach. Pewnie masz rację. Dobra, gdzieś tu było ten szybsze podróżowanie mamy. Nie to. Czekajcie, my poszliśmy górą czy dołem? Tu. Górą. Dobra. Gdzieś tu to wyjście powinno być. Mam taką nadzieję, ale to chyba nie jest to. Czy to? Zaraz się dowiemy. To nie tu. To też nie tu. Kurde, tego jest za dużo. Ja pierdzielę. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Komandorze Shepard? Halo, komandorze Shepard! Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanych. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa. A ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. Jestem tu, by wykonywać swoje obowiązki. Ale... rozumiem. Spadaj, kobieto, tam. Gdzieś mi tu zawracać gitarę w pieruny. Cholero, ty jedna. Czekajcie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Kurde. Chodzi mi, żeby... tutaj. Będzie dobrze. Dobrze, będziemy szli teraz. Tak jest. Do szybszego podróżowania mamy, cyk. Chyba nie kupiono tego tutaj. I teraz tak, gdzie mamy iść? Ja tego nie będę robił, kurde. Przejść do kliniki medycznej. Nie mam tego modelu w ofercie. To nie to. To chyba będzie. Mam, cyk, klinika medyczna. Tam, gdzie się znajduje ta. Nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Garus!
Garus, cholero. Co to miało być? Dobra. Wszyscy chyba. Garus, to cholero. Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. Co to ma być do cholery? Mogłeś trafić zakładnika. Nie było czasu. Po prostu zareagowałem. Nie chciałem... Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Dlaczego pani grozili? Dla kogo pracują? Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. O jaką Quariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna Quarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Dobra. Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Ta Quarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Musiała wiedzieć, że jest zdrajcą. Pewnie miała dowody. Wspomniała o Sarenie albo o getach? Tak jest. Informacje, które chciała wymienić. Podobno miały jakiś związek z getami. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Jesteś Turianinem. Dlaczego chcesz go załatwić? Nie miałem dowodów, ale widziałem, co się dzieje. Saren zdradził radę i przyniósł wstyd moim pobratymcom. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę. Widzieliśmy go w barze. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Co tam robi? Zabraliśmy Wrexa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. Wymarsz. To jest... Aha, bo my tu wybieramy, dobra. To tak, mam... Aha, mam tego. Garusa. Kogoś tam jeszcze mam. Dobra, to teraz gdzie lecimy? Czekajcie, weźmiemy tak. Dymaskuj Sarena. Na razie może zrobimy sobie, pokonamy pięść. Gdzie? Widok na mgławicę. Wow, ładnie to wygląda. Dobra, teraz tak. To chyba nie będzie to. Ambasady? Chyba nie, kurde. A może to tu będzie? Nie, też nie. To nie będzie to. To nie będzie to, nie. Czekajcie, gdzie on w ogóle jest? W Akademii SOC. Czyli to będzie tutaj chyba. Kwatera główna SOC. No właśnie nie wiem. Czy on tutaj jest? Zaraz zobaczymy. Ale chyba to nie będzie tu. Nie, to nie będzie tu, na pewno nie. Pójdziemy najpierw może do... Sklepy może, w sklepie? Też chyba nie tu. Kurde, to nie jest to. To nie jest to. Dzielnica finansowa, zobaczymy to jeszcze. Zobaczymy jeszcze to tutaj. Kurde. Hall. To też nie to. Kurde. To nie jest to.
Kwatera główna. Mi się wydaje, że to tu będzie. Gdzie jest ten? Tutaj. Sektory, prezydium. Wieża Cytadeli? Też chyba nie to. Dobra, zobaczymy wszędzie, pójdę, zobaczymy. Tutaj. Tutaj chyba najprawdopodobniej. Kurde, nie wiem czy to tu. Chowaj broń. Nie wiesz ślepo we wszystko co słyszysz. Ale dobrze. Tak właśnie jest. Wszyscy o tym mówią. Zobaczymy czy to tu mam iść, czy gdzie, kurde, mówię, tu się pogubić powda szybko bardzo. Ale zaraz to przyjdziemy tam. Będę musiał jeszcze tutaj tak trochę się obczaić z tą grą, żeby nie było żadnych, wiecie, takich no problemów, faili w ogóle. Gra mi się bardzo podoba, ale mówię, tak jak powiedziałem, muszę się nauczyć jeszcze, no... Kurde, żeby tu był jakiś, nie wiem... Dobra, jestem tutaj z powrotem, coś... Kurde, sam mi się komputer wyłączył i nagrywanie poszło się, wiecie co. Dobra, wiemy już, w którym miejscu jest ten... Wrex. Jak się nim. Wrex, tak. On będzie właśnie w tej norze chory. Zaraz tu przejdziemy sobie. Tylko tak, ja wyłączę może sobie. A nie, dobra, jest wszystko git. Tylko tak, ja sobie zaznaczę. Właśnie, zaznaczę sobie punkcik, żeby wiedzieć. Żeby wiedzieć, gdzie on jest. Chyba są zamknięte. Pięść się na... Kryć się! Czekajcie, ja nie mam żadnej bomby czy coś. Świetnie. Dobra. Kurde, ledwo co widzę, powiem wam szczerze mówiąc. Ale... Stać! Ani kroku dalej! Bo co? Kurde. Tak mnie słońce przeszkadza, że nie mogę iść, kurde, dalej. Czy... Dlaczego wszystko muszę robić sam? Czas umierać, żołnierzyki. Kurde ty.
Garus, gdzie ty jesteś? Padłeś. Zaczekaj, nie zabijaj mnie, poddaję się! Powiedz, gdzie jest Quarianka, a nie będę musiał przestrzelić ci kolan. O, jest pierś. Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem, gdzie jest. On kłamie. Nawijaj, zanim stracę cierpliwość. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Niemożliwe. Handlarz cieni działa wyłącznie poprzez agentów. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach. Alejka na tyłach, obok rynku. Jak się pośpieszycie, znajdziecie ich wszystkich. Mam o tak zapomnieć, co zrobiłeś? Hej, zrobiłem swoje. Powiedziałem ci o spotkaniu. Zostaw mnie. I tak mam przerąbane. Handlarz cieni chce mnie zabić. Muszę zniknąć, albo jestem trupem. Zapomnij o mnie. Nie mamy czasu do stracenia. Jazda! A mną się nie przejmujcie. Znikam. Już mnie więcej nie zobaczycie. Dobra. Świetnie. Dobra, wychodzimy stąd. O kurde, za 3 minuty. Kurde, przez te słońce nic nie widzę. Gdzie? Kurde, który... się robi? O, ty... Kurde, więcej was matka nie miała tu. Gotowy. Leci! Wszyscy? Chyba wszyscy. Cholera go wie. Dolny rynek, tu gdzieś. Najprawdopodobniej. Albo i nie. Cholera go wie, gdzie to ma być. Tędy nie da się. Kurde, 2 minuty mam tylko. Ja pierdzielę, nie zdążę. Tutaj chyba. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się, umowa nieważna. Czekajcie, ja sobie zabierzę. Kurde, nie w górę. Kurde, kryj się. Kurde. Przygrzaję, naprawdę. Naprawdę. Gotowy. Gotowy. Robi się! Robi się! Kurde! Robi się! Ognia! Oj, sorry! Ognia!
ty głupi to... Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że... A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Biuro ambasadora. Tam jest bezpiecznie. Zresztą i tak będzie chciał. Aha, okej, dobra, jesteśmy w biurze. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy. Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno... Nazywam się Tali. Tali Zora Naraya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Nigdy o tym nie słyszałem. To tradycja mojego ludu. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Jak znalazłaś dowody? Jak je zdobyłaś? Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam... Dobrze, idziemy jeszcze raz. Widzę, że znowu, kurde, mi się coś popiećkało z tym. Dobra, Garus, ja cię uzdrowiam. Uzdrowię cię, Lego. Kryć się! Kurde, nie ty, nie to broń. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, świetnie, idziemy dalej. A ty kurde. Jeden dostał? Gdzie? Nie, dobra, wszyscy. Kurde, nie wiem ile dało nam jeszcze. Garus, ja cię uzdrawiam. Kurde. Czekajcie, wyjście. Tutaj. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Cyk. Dobra, my to przewiniemy sobie. Przyniosłaś? Bo my to... Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie Kude? Pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Kurde, naprawdę przygrzanie. Nie, to nic nie da. Poziom, dobra. Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie przejmuj się pięścią. W takim razie muszę ci już podziękować za dwie rzeczy. Nazywam się... A więc będę mogła... Biuro ambasadora.
Dobra, idziemy tam. Tutaj właśnie. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno. Nazywam się Tali. Tali Zorana Raya. Nie ma tu wielu Quaria. Dobra. Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Jak znalazłaś dowody? Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Aha, okej. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... To Saren! Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń? Zaraz. Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili Protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem Protean wyrzynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów. Szczyt nieorganicznego życia. I wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, Rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego... Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u Rady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Dobrze. Aha. Dobra, zaakceptuj oddział, akceptuj git. Dobra. Gdzie teraz lecimy? Czekajcie. Musimy iść chyba teraz do tego. Czekajcie, tędy chyba. Dobrze idę? Czekajcie, źle chyba.
O ja pierdziele, co to jest? Witaj, człowieku. Szczere przeprosiny. Jestem tutaj w interesach. Wolałbym, żeby mnie teraz nie rozpraszano. Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Muszę już iść. Tak. Osobiście muszę porozmawiać z ambasadorem. Miłego dnia, człowieku. Miłego dnia, człowieku. A tędy trzeba iść. Dobra. Tu już mamy wyjście. Dobra. Tędy. Tędy. Tędy, cyk, pyk. I teraz tak. Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Ostatnio wiele osób potrzebuje mojej pomocy. Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. 212? To nie jednostka Ashley? Pewnie chciałaby pogadać z tym Bhatią. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Zajmiemy się tym. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja... Dobra. Na razie to spadamy stąd. Teraz tak. Szybka podróż. Oczywiście sektory prezydium. Dobrze? Czekajcie, źle. Nie, dobrze było. Dobrze było. Wieża. Dobrze było wtedy. Dobra. Dotarłeś do wieży Cytadeli. Cyk. Dobra. Lecimy na audiencję. Czekajcie, źle idziemy, cholera. Czekajcie, tędy jak zwykle przecież. Za mało danych jak na razie. Nie wiem, co ty to pan tolisz, ale... Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody Quarianki. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. O! To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli.
50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę. Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon. Powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ignorujecie nas za każdym razem, kiedy prosimy... Shepard ma rację. Dość mam tej rady i jej pierdole. Ambasadorze, istnieje inne wyjście. Sposób, by powstrzymać Sarena, który nie wymaga angażowania armii. Nie. Za wcześnie. Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Zmierzyłem się z Sarenem na Eden Prime i ujawniłem jego zdradę. To chyba wystarczy. Komandor Shepard, wystąp. O, chyba będziemy jak awansowani na coś. Komandor Shepard. Decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. Jaka będzie moja pierwsza misja? Wysyłamy was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? Wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie Rady zostaje zakończone. Okej. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Myślałam, że ambasador będzie bardziej wylewny. Nawet ci nie podziękował. Ma wiele na głowie. Chodźmy. Zaraz za tobą, komandorze. Okej, dobra. Odblokowano talenty szkolenie. Widma, urok i zastraszanie. Dobra. Jak to się kurde tutaj ten... Dobrze, tylko tak, teraz... chwila. Jak to się kurde zwiększało te... chowaj broń. Oj kurde. Dobrze, ale jak to się kurde... Kurde, zapomniałem już jak to się kurde ten... Brało ten, jak to... Nie, to też nie jest to.
O właśnie, o to mnie chodziło. Ło panie, ile tego jest tu? Ło panie. A tu mogę coś zwiększać u niego? Nie, nie mogę. Oni chyba sobie sami zwiększają. Dobra. To tak. Na pewno pancerz bojowy weźmiemy. Czemu zdrowia nie mogę? Szkolenie widma. Dobra, starczy. Cyk. I może jeszcze... Kurde. Jak się zastanawiam. Czego zdrowia nie mogę sobie zwiększyć? Kurde, lipa trochę, powiem wam. Dobra. To będzie... na drugi raz będę musiał wiedzieć. Dobra, teraz tak, co my w ogóle mamy do zrobienia, kurde. A właśnie, to jeszcze musimy, kurczę, zrobić. Ale najpierw może porozmawiamy z ambasadorem. Albo zakończymy materiał i w kolejnym materiale sobie porozmawiamy z tym, z ambasadorem. Tak zrobimy jednak, powiem wam. Dobra, w ogóle muszę zobaczyć, ile my już tam gramy, tak plus minus. Ale prawie 2 godziny. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się jednak w kolejnym materiale i cóż. Trzymajcie się, cześć.